przedstawienie projektu. Wtedy zaczyna ten cały paragraf pierwszy. Zmienia się zakres rzeczowy zadania priorytetowego pod nazwą wymiana papieru przedszkole 5, 12 tysięcy złotych, na remont podłóg w salach przedszkole 5, 12 tysięcy złotych. Paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia, wyniki głosowania 8 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujących się. Opinia zarządu pozytywna, 3 za, 1 głośnie. Uzasadnienie. Zmienia się zakres rzeczowy zadania priorytetowego na wniosek dyrektora przedszkola nr 5 z dnia 7 maja 2013. Dziękuję serdecznie. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby? Pani Kali. Ja tylko bym miała takie pytanie, właściwie nawet nie tutaj do rady, nie do pani przewodniczącej, ale przede wszystkim do dyrektorów. Mamy właściwie połowę maja. Za chwileczkę te pieniądze nam przepadną, bo teraz się zmienia zakres rzeczowy. Czy ci dyrektorzy, bo ja rozumiem, są niektóre podbrankowe sytuacje, przychodzi inspektor, sprawdza, nie da się zrobić i tak dalej. Natomiast w przeróżnych sytuacjach jest niestety tak, że dyrektorzy nie przemyślą sobie zadań, które wystawiają na pierwszym, drugim, trzecim miejscu, bądź odpowiednio wcześniej nie sprawdzą tego, co jest tak naprawdę najważniejsze, co jest potrzebne i czy da się pewne rzeczy zrobić, a z inspektorem można się naprawdę umówić w styczniu, w lutym, nie ma problemu, sprawdzić to. I potem jest sytuacja taka, że teraz my podejmujemy taką uchwałę, nie wiadomo kiedy tak naprawdę znowu będzie przetarg na to i czy te pieniądze po raz kolejny nam nie przepadną. Jakieś było nieścisłe zapisanie tego, nie wiem, czy z czyjej winy, ale pani dyrektor stwierdziła, że tak jest. No właśnie, tam było zdanie, tak jest, było zdanie, się przy pierwszej wersji miał być zmiana parkietów na nowy parkiet, czy ewentualnie na coś podobnego. Oni nie mają parkietów. Pani dyrektor chciała, żeby sala była godzina, no i to skąd jest zmiana. Ona nie ma parkietu, właśnie. Ona nie ma parkietu tam. Dokładnie. Ale w trakcie objazdu też nie był. Ale pani Kali to jest przełom. Nie sprawdziła. Przełomiście mają zapisy. Mają teraz. Nie zmienia faktu, że sobie dyrektorzy nie pilnują. Nie, nie sprawdziłam. Nie wiem, jak dobrze, czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie ma chętnych, zatem poddaję pod głosowanie ten projekt uchwały. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę powiedzieć, że 15. Dziękuję. Kto jest przeciw? 0. Kto się wstrzymał? Raz. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada podjęła stosowną uchwałę.